Cześć, to Ernest! Na pewno już zauważyliście, że wielki potwór, który skrywał się w Górze Lodowej, po ostatniej aktualizacji wydostał się ze swojego miejsca spoczynku. Zostawił po sobie nie tylko ślady kroków, ale też... no właśnie, nie zostawił, tylko zabrał ze sobą zamek Króla Lodu. Zanim jak przejdziemy dalej, to nie zapomnijcie użyć mojego kodu w sklepie. Kod sam cię resetuje co 2 tygodnie, więc warto o tym pamiętać. Dzięki! Okej, na początku myślałem, że zamek Króla Lodu został zniszczony i tym sposobem jego królestwo zostało doszczętnie dosłownie zmiecione z mapy. Ale okazałem się być w wielkim błędzie. Epic Games zawsze robi coś, czego nikt się nie spodziewał. Zamek jest cały i zdrowy. No prawie. Nikt jednak by nie zgadł, co się z nim stało. Dzisiaj około 2 w nocy graczem Fortnite Battle Royale odpaliło się małe wydarzenie na żywo na mapie. Po śladach, które zostawił po sobie wielki potwór, można było wywnioskować, że wskoczył on do wody i tak też się stało. Zobaczcie sami, co wyłoniło się spod tafli wody na południe od wyspy. Tak, dzisiaj w nocy nad wodę wyłonił się wielki kawał lodu z zamkiem, który utknął na plecach tej bestii. Ten wielki potwór wyłonił zamek niczym rekin swoją płetwę. Albo delfin. I to tyle. To jest pierwszy etap wydarzenia na żywo w Fortnite. Sprawdziłem około 3 w nocy, czy ten potwór regularnie pojawia się na mapie co godzinę, ale niestety niczego nie udało mi się nagrać. Nie wiemy, kiedy potwór znowu uniesie zamek nad wodę, ani gdzie. Dam wam znać, jak tylko się dowiemy, czy to się dzieje regularnie o której godzinie. Nic innego do momentu wstawienia tego filmiku się nie wydarzyło. Myślę, że kolejna ogromna zmiana w tej sprawie zajdzie dopiero za kilka dni lub po aktualizacji. Dobra, to chyba tyle. Nie wiem, czy może coś jeszcze o tym powiedzieć. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.